Z dużą radością obserwujemy, jak kupowanie rzeczy z drugiej ręki staje się coraz bardziej popularnym wyborem. Doskonale pamiętamy nasze początki i zachwyt, z jakim odkrywaliśmy rynek wtórny. Dlatego dziś podpowiemy Wam, jakie rzeczy kupujemy tylko z drugiej ręki i gdzie ich szukać. Zapraszamy! Ona, Lady Ogarniacz z listą zadań na każdą okazję. On, inżynier z pasją do klusek i motoryzacji. W marcu 2015 roku postanowiliśmy zostać parą, a trzy miesiące później podjęliśmy decyzję o wspólnym wyjeździe za granicę. Od tej pory idziemy przez życie razem, uczymy się dorosłości i budujemy wspólną przyszłość. W tym podcaście opowiadamy o naszej drodze i dzielimy się lekcjami, które już odrobiliśmy. Jeżeli interesujesz się oszczędzaniem, podróżami, minimalizmem, szczęśliwym życiem w swoim tempie, zostań z nami na dłużej. Możesz nas słuchać w każdy piątek o 13 w swojej ulubionej aplikacji do podcastów. A także znaleźć w mediach społecznościowych racem Lepiej Podcast na Facebooku i Instagramie. W odcinku ósmym naszego podcastu podzieliliśmy się już z wami naszymi poradami i pomysłami na kupowanie i sprzedawanie z drugiej ręki. Znajdziecie tam takie mini kompendium podstawowej wiedzy. Natomiast dziś przychodzimy z przykładami. Zanim jednak zaczniemy, chcemy przypomnieć, dlaczego wybieramy kupowanie z drugiej ręki i dlaczego zazwyczaj, kiedy decydujemy się za zakup jakiejś nowej rzeczy, najpierw sprawdzamy serwisy z ogłoszeniami. Po pierwsze, jest to bardziej ekologiczny wybór. Ponieważ ten produkt został już wyprodukowany, nie kupując nowych rzeczy prosto ze sklepu, zmniejszamy ilość śmieci, która jest produkowana. Jeżeli ktoś chce się pozbyć jakiegoś przedmiotu, to może go sprzedać lub wyrzucić. Jeżeli my go kupimy, to z automatu nie zostanie on wyrzucony, nie stanie się śmieciem. Każda rzecz, która jest już wyprodukowana, jest bardziej ekologiczna od nawet najbardziej ekologicznego produktu, który dopiero musi zostać stworzony. Dlatego, jeżeli wymieniamy w naszym domu rzeczy na ich bardziej ekologiczne odpowiedniki, to zawsze powinniśmy pamiętać o tym, żeby zużyć najpierw to, co mamy, a w drugiej kolejności właśnie rozejrzeć się na rynku wtórnym. Druga rzecz to jakość tych rzeczy. Po pierwsze, jeżeli kupujemy jakąś rzecz, która była używana, możemy już sprawdzić, jakie ona ma ślady zużycia i wiemy, że nie zepsuła się w pierwszym tygodniu jej użytkowania. Po drugie, produkty z drugiej ręki, nawet te najbardziej luksusowe i nawet te z najlepszych tkanin, na rynku wtórnym są po prostu tańsze, dlatego płacimy mniej za wysoką jakość. Tak jak ta wspomniała, trzecim z powodów, dla którego to robimy, to to, że jest taniej. To nie musi być tylko dobro luksusowe, ale każdy inny produkt. Nawet jeżeli ktoś będzie sprzedawał totalnie nową, nigdy nie używaną rzecz, ale już jako z drugiej ręki, to zawsze można kupić to taniej. Nam udało się wielokrotnie kupić rzeczy, które nigdy nie były używane, czasami były w oryginalnych opakowaniach, z metkami, tak naprawdę za ułamek ceny, którą musielibyśmy zapłacić w sklepie. Kupowanie z drugiej ręki pozwoliło nam się stać bardziej świadomymi konsumentami, ponieważ z o wiele większą starannością sprawdzamy składy, sprawdzamy opinie. Wyedukowaliśmy się także w tym, jaką wartość tak naprawdę mają te rzeczy, które kupujemy nowe ze sklepu. I dziś już wiemy, że właśnie nawet jeżeli kupujemy najbardziej markowy sprzęt i chcemy go potem sprzedać z drugiej ręki, to jego wartość często jest o połowę mniejsza. Jest to też szansa na zdobycie unikatowych przedmiotów, takich, których nie ma już w sprzedaży nowych. Gdyby nie kupowanie z drugiej ręki, nigdy nie znaleźlibyśmy na przykład naszego wspaniałego imbryczka do herbaty. Poza tym jest to też raj dla wszystkich osób, które lubią styl vintage i uwielbiają buszować po sklepach ze starociami lub antykwariatach. I przechodzimy do naszej listy. Na pierwszym miejscu niekwestionowanie są meble, ponieważ w naszym domu 98% mebli jest z drugiej ręki. Szukamy ich na Gumtree, szukamy ich na Facebook Marketplace. Łóżka znaleźliśmy na eBayu, ale z odbiorem lokalnie, więc też w naszej okolicy. Można też popytać na lokalnych grupach na Facebooku, czy ktoś czasem nie ma czegoś do pozbycia się, bo ludzie często gęsto są trochę leniwi i nie chce im się tego wystawiać. A jeżeli zadamy takie pytanie na Facebooku, na grupie, to całkiem często może się zdarzyć tak, że ktoś Wam odpowie: Wiesz co, właściwie to mam. Wiele ze sprzętów RTV i AGD w naszym domu też pochodzi z drugiej ręki. O matko, już na pewno bym nie kupowała jakichś małych e, urządzeń do kuchni typu czajnik, toster, opiekacz e, nowych, bo jest ich całe zatrzęsienie w takich serwisach właśnie jak Gumtree, jak Facebook Marketplace, e, jak Preloft, czy jak podsunęła nam Paulina rudym okiem na Instagramie na serwisie Szpok. I my właśnie w ten sposób wyposażyliśmy naszą kuchnię. Mamy z drugiej ręki mikser planetarny KitchenAid, opiekacz... Czajnik i wolnowar. Ze sprzętu RTV mieliśmy wieżę z głośnikami, którą też ostatnio sprzedaliśmy za jedynie 5 funtów mniej niż ją kupiliśmy. Także dwa lata słuchania radia i winyli za 5 funciaków myślę, że całkiem nieźle wyszło. Dla rozeznania powiem Wam, że nasz KitchenAid użyty trzy razy, kupiliśmy za 200 funtów, podczas gdy nowy kosztuje 500. Także całkiem spora oszczędność. Ja teraz poluję na wyciskarkę do cytrusów oraz toster, które będą pasować do naszego czajnika. Kupujemy, ale i też sprzedajemy całkiem sporo narzędzi i elektronarzędzi. Nasza kosiarka, glebogryzarka, szlifierka stołowa, myjka parowa, myjka ciśnieniowa. To wszystko było kupione na Gumtree albo Facebook Marketplace. Za absolutnie śmieszne pieniądze. Sprzedaliśmy też jedną szlifierkę, wiertarkę, a nawet kosiarkę kolegi za połowę tego, za ile ją sprzedam, więc zarobiłem za wystawienie ogłoszenia 30 funtów. Co ciekawe, udało nam się sprzedać naszą zepsutą myjkę ciśnieniową na części za 10 funtów. Pomimo, że sprzęt był nie do użytku, to nie poszedł na śmieci, ale jego elementy dostały drugie życie. Pan, który ją kupił, był przeszczęśliwy i powiedział mi, że same kółka kosztują 10 funtów, a przewód wysokiego ciśnienia około 15. My też byliśmy zadowoleni, bo pozbyliśmy się problemu i nie wygenerowaliśmy kolejnego śmiecia. To też jest dobry pomysł, żeby rozeznać się w miejscach, które naprawiają zepsute sprzęty. Może będą zainteresowane zakupem lub przyjęciem takiego urządzenia na części. Kolejna rzecz, którą zawsze kupuję z drugiej ręki to są wełniane i kaszmirowe swetry i płaszcze i bardzo mocno wam to polecam, ponieważ z drugiej ręki można je znaleźć za pół ceny, a w y, sieciówkach nawet swetry czy płaszcze, które mają domieszkę wełny kosztują jakieś szalone ceny, więc warto sprawdzać. A z moich obserwacji wynika, że jest ich ogromne zatrzęsienie na Vinted, Westchiach kolektyw czy na Depopie. Kolejną kategorią rzeczy, tak dość szeroko pojętą, to książki, płyty, gry i puzzle, czyli rozrywka. Skupowania fizycznych papierowych książek w dużej mierze już zrezygnowaliśmy. Wyjątki stanowią sytuacje, w których nie ma e-booka, albo jest to taka książka, którą naprawdę bardzo chcemy mieć na półce, bo wiemy, że będziemy do niej wielokrotnie wracać. W każdej innej sytuacji staramy się raczej e-booka, ewentualnie audiobooka. Lubimy natomiast gry planszowe i często grywamy sami albo z naszymi przyjaciółmi. Takie gry, jak zapewne wiecie, nie należą do najtańszych, dlatego zawsze pierwszym miejscem, w które się udajemy, jeżeli chodzi o szukanie tego typu gier, to też internet i patrzymy na stronach z ogłoszeniami, żeby znaleźć coś za pół ceny. To, że to jest trochę użyte, czy gdzieś tam pudełko jest lekko obdrapane, naprawdę nie robi nam różnicy, bo nie to jest najważniejsze, a dobra zabawa i miło spędzony czas. Sami też wiemy, że czasem jest gra, która nam po prostu nie podejdzie od pierwszego razu i potem do niej wiemy, że nie będziemy wracać i po takiej jednej rozgrywce wystawiamy ją na sprzedaż, więc zupełnie nie mam obiekcji przed kupowaniem gier z drugiej ręki. E, wiem też, że pandemia przyniosła tą całą akcję z wymianą puzli i nam też się zdarzało odziedziczyć puzzle po kimś. Nie mamy w domu odtwarzaczy dla płyt, czy to CD, czy DVD, ale możecie je znaleźć w Charity Shopach są tam ogromne sekcje z płytami. Możecie je też znaleźć na eBayu. To samo tyczy się płyt z grami na konsole typu Xbox lub PlayStation. Jeżeli nie musicie kupować gry zaraz po jej premierze, a możecie się trochę wstrzymać, to też polecam poczekać kilka miesięcy. Pojawi się ona na pewno w sprzedaży na rynku wtórnym i możecie ją kupić za jakiś procent oryginalnej ceny. Kolejny dział to akcesoria dla dzieci. I nam również zdarzało się kupować na przykład łóżeczka turystyczne czy foteliki, kiedy przyjeżdżali do nas ze znajomi i wiedzieliśmy, że będziemy musieli odbyć jakąś krótką podróż. Serwisy ogłoszeniowe są wypełnione ogłoszeniami od świeżo upieczonych rodziców, którzy wyprzedają rzeczy, z których ich dzieci już wyrosły, albo zupełnie nowe rzeczy których dzieci nie polubiły, więc z nich nie korzystali. Natomiast jest na pewno cała grupa rzeczy dla dzieci, których nie można kupować z drugiej ręki. Do niej zaliczyłabym na pewno buty, które były używane. Na pewno zaliczyłabym materacę. Na pewno zaliczyłabym wszystkie rzeczy, które nosimy blisko ciała, czyli bieliznę, a także smoczki i gryzaki, które były używane. Warto też sprawdzić, jak się ma sprawa z fotelikami samochodowymi, ponieważ gdzieś mignęła mi taka informacja, że one również się zużywają i po prostu ze względów bezpieczeństwa no nie warto kupować używanych. Może nowe, które nie były używane z drugiej ręki, jak najbardziej, natomiast takie już wyjeżdżone, nie. Coś, co tak naprawdę wydaje się no, być oczywistym. Kupujemy z drugiej ręki samochody. Kupowanie samochodu z drugiej ręki jest w świadomości wszystkich ludzi czymś absolutnie normalnym. I chciałem poruszyć ten punkt w tym odcinku ze względu na to, że jest takie przekonanie w świadomości społeczeństwa, że. Kupienie samochodu używanego z drugiej ręki, czy to bezpośrednio od właściciela, czy przez jakiś komis, jest całkowicie w porządku, nie ma z tym nic absolutnie złego, natomiast kupienie czegoś innego już jest w jakimś stopniu fopa. Naszym zdaniem nie ma absolutnie różnicy, czy to będzie mebel, czy to będzie robot kuchenny, czy to będzie samochód, czy cokolwiek innego. To jest tylko jakiś przedmiot, który ktoś kiedyś wcześniej używał i my teraz możemy mieć do niego dostęp taniej. Chciałabym podkreślić również to, że warto podchodzić do zakupu nowych rzeczy, które po prostu potrzebujemy nabyć, tak samo jak podchodzimy do zakupu samochodu, czyli to, że idziemy go kupić z drugiej ręki, wydaje się naszym naturalnym pierwszym wyborem. I bardzo bym sobie życzyła, żeby w wielu domach właśnie sprawdzenie przynajmniej ofert z drugiej ręki też stawało się takim naturalnym, rozsądnym, świadomym wyborem. Z drugiej ręki możecie kupować także akcesoria do domu, a w szczególności do kuchni. Serwisy ogłoszeniowe i grupy na Facebooku to jest coś co ja odkryłam zupełnie niedawno. Y są wypełnione takimi ogłoszeniami, gdzie możecie kupić zastawy stołowe, komplety garnków, komplety sztućców, wszelkiego rodzaju dekoracje, od poduszek przez matki na stół, po zasłony i obrusy. I naprawdę nie warto wydawać swoich pieniędzy nah jakiejś podłej jakości dekoracje w sieciówkach, które zmieniają się co sezon, a odwiedzić te fora, te grupy, w których można znaleźć absolutne perełki. Na przykład ja kiedy chciałam uzupełnić nasz komplet talerzy, zapisałam się do takiej grupy w Polsce, gdzie są sprzedawane porcelanowe zestawy i tam są ich znawcy, którzy wymieniają się nie tylko ogłoszeniami, ale także wiedzą i wycenami. I dla mnie było to ogromnym odkryciem, że że istnieje taka społeczność, i że można się stamtąd dowiedzieć tak ciekawych informacji, a przy okazji kupić lub sprzedać coś z drugiej ręki. Tak samo jak z kupowaniem samochodu, możemy też kupić rower. Mnie przydarzyło się ostatnio, po bardzo długich i burzliwych negocjacjach, kupić praktycznie nowy rower za 2 trzecie swojej oryginalnej ceny. Poprzedni właściciel powiedział mi, że kupił go sobie zaraz na samym początku roku, żeby dojeżdżać do pracy, po czym rozszalała się pandemia i z firmy kazali mu pracować z domu, więc udało mu się może dwa albo trzy razy na tym rowerze się przejechać. Dodatkowo mogę powiedzieć, że właściciel przekazał mi też, Gwarancję na ten rower. Było to naprawdę miło z jego strony. No, i tak jak powiedziałem, mam tak naprawdę nowy rower za 2 trzecie ceny. To 9 kategorii produktów, które zawsze kupujemy z drugiej ręki. I bardzo sobie te zakupy chwalimy. Choć wiemy, że wciąż jest mnóstwo pracy w zakresie świadomości i tej etykiety nabywczo-sprzedażowej do wykonania, to obserwowanie, jak ten rynek rośnie, jak staje się wyborem coraz większej grupy osób, jest naprawdę miłym zjawiskiem. I my mamy nadzieję, że tą serią odcinków o kupowaniu i sprzedawaniu z drugiej ręki również dokładamy swoją cegiełkę do popularyzowania tej idei i namawiania Was do tego, żeby choćby spróbować. Na naszym Instagramie. Oczywiście dzielimy się naszymi zdobyczami i zapraszamy was tam oraz na naszą grupę na Facebooku, gdzie mamy nadzieję i wy się swoimi łupami z drugiej ręki. Dziękujemy i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się zdrowo. Dobrego piąteczku. Szufla. Ja teraz, ja teraz poluję na wyciskarkę co? Ja teraz poluję... Tego. Co się kręci. Mejkę ci się nie no. ma. Mejkę pora. Nie ma szliwania. Co, 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 do szliwowania? co, co W garażu do stołu przykleiłeś takie coś, co mówiłeś, że już się nie nadaje A, e on, bench grinder. No dobra, szlifierkę stołową no. no to teraz będziemy no do... wszystko. No to... To. no to tak, to już wymieniam. Ja nie, nie śmieję się. Widzę jak nabrałeś powietrza i ci noc drgają. Ale się nie śmieję. Pójdź o